dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wytrwałości, sile i determinacji w dążeniu do celu. A naszym gościem jest złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Dawid Tomala, który dzięki swojej wytrwałości osiągnął coś, o czym marzy absolutnie każdy sportowiec. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jeśli chcesz dowiedzieć się tego, jak tego dokonał, zostań z nami. Ogarnij Zdrowie to podcast stworzony przez Fundację World Health Living, gdzie pokazujemy, że dbanie o siebie i o swoje zdrowie może być łatwe, proste i przyjemne. Przygotuj się więc na praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak żyć zdrowym życiem, w którym po prostu się rozkochasz. Krótko mówiąc, z nami ogarniesz swoje zdrowie. A dzisiejszym moim gościem jest Dawid Tomala, lekkoatleta, który podczas Olimpiady w Tokio w 2020 roku zdobył złoty medal w chodzie sportowym w dystansie na 50 km. Jest także wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i Europy właśnie w tym sporcie. A z Dawidem miałam okazję współpracować w drugiej edycji ogólnopolskiego programu Świadomość Procentuje, w którym Dawid dzieli się właśnie tą swoją drogą, swoją przygodą do mistrzostwa zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą. Dawidzie, dzięki Ci wielkie za tą dawkę inspiracji i nie ukrywam, że liczę na kolejną porcję, dlatego że po prostu jesteś idealnym przykładem do tego, że można i że wytrwałość i konsekwencja to klucz do sukcesu. Witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny. Cześć, witam bardzo serdecznie. Już nie mogę doczekać tej rozmowy. Wspaniale. Dawidzie, z tą wytrwałością to jest trochę tak, że no, ja tak obserwuję, że wiele osób ma z tym obszarem problem i tak się zastanawiam, jak to było u Ciebie, czy Tobie od zawsze, od dziecka, od najmłodszych lat właśnie ta wytrwałość towarzyszyła? Myślę, że tak, że wytrwałość była jedną z cech, które gdzieś tam miałem po prostu w sobie, ale jednocześnie też nad tą wytrwałością bardzo długo pracowałem, ponieważ no już jeżeli chodzi o to, co o sport, który uprawiam, no to już teraz 20 rok jest tak naprawdę tej wytrwałości i towarzyszyła mi ona od kiedy pamiętam. Na początku oczywiście ona nie była na tym poziomie, na którym jest teraz, bo musiałem wiele przejść i to dosłownie i w przenośni, żeby być w tym miejscu, ale od kiedy pamiętam zawsze ciągnęło mnie do uprawiania sportów, które wiązały się właśnie z wytrwałością, z długim czasem trwania. Miałem ku temu predyspozycję i w tym się najlepiej czułem, więc poszedłem tą drogą. No i dzięki temu, dzięki wytrwałości właśnie jestem teraz mistrzem olimpijskim, no i spełniłem swoje największe marzenia. Dawidzie, ja już teraz gratuluję, bo ty naprawdę na dobro, ty właściwie na zawsze zapisałeś się w historii właśnie swoim osiągnięciem. I jak to u ciebie wyglądało? Jak ta przygoda właśnie do osiągnięcia swojego sukcesu, jakim niewątpliwie jest właśnie medal olimpijski? Jak to u ciebie wyglądało i jak to z tą twoją wytrwałością właśnie no, w przeciągu tych 20 lat, jak ten proces u ciebie wyglądał? Myślę, że podobnie jak u wielu sportowców, to znaczy no zaczynasz od treningów, musisz sobie ułożyć życie tak naprawdę pod to, bo to życie się zmienia w jakiś sposób, kiedy już zaczynasz trenować zawodowo, nawet będąc dzieciakiem mającym 12 lat, ponieważ no to już część twojego życia jest właśnie poświęcona temu, aby ten sport uprawiać, żeby się w nim cały czas rozwijać i żeby gonić swoje marzenia, więc od kiedy pamiętam bardzo dużo sport nauczył mnie charakteru i planowania przede wszystkim i to jest coś, co pomaga mi po prostu w życiu też późniejszym, bo jeżeli chodzi o właśnie studia, później o pracę, to wszystko zawsze musiało być bardzo, bardzo dobrze rozplanowane czasowo, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, powiedzmy. I dlatego ten proces, o którym mówimy, czyli o tej wytrwałości, która się tworzyła na przestrzeni lat, no to myślę, że właśnie zaczynałem od i małymi kroczkami dążyłem do tego, żeby teraz ta wytrzymałość, którą mam, wytrwałość była już na najwyższym poziomie, jaki tylko właściwie istnieje. A Dawid, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy uważasz, że takiej wytrwałości po prostu można się nauczyć, tak bazując na sobie, na Twoim przykładzie osobistym? Uważam, że jak najbardziej. Powiem taką ciekawostkę, o której być może nie każdy wie, że na przykład sprinterem trzeba się urodzić, bo nie da się wytrenować szybkości. Oczywiście, do pewnego stopnia tak, ale trzeba mieć ku temu predyspozycję. A z kolei wytrzymałość może
może tak naprawdę kształtować każdy. I jeszcze fajne jest to, że z wiekiem ta wytrzymałość jeszcze bardziej się powiększa. No i podobnie jest u mnie. Ja też całe życie startowałem, zaczynałem od krótkich dystansów, 3 km, później 5, 10. Moim docelowym dystansem było 20 km. Ja sobie nie wyobrażałem w pewnym momencie, jak można w ogóle przejść 50 km. Dla mnie to była jakaś abstrakcja totalna. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie poczułem na te 20 km, że no nie sprawia mi to takiej radości, że nie mogę się tam w jakiś sposób rozwijać, że tego już wszystkiego jest za dużo i mówię, dobra, spróbuję nowego dystansu, tego, o którym wcześniej myślałem tak naprawdę w kwestiach takich no totalnie gdzieś czegoś nierealnego. No i okazało się, że tak naprawdę to jest to, co sprawiło mi największą radość i do czego musiałem dojrzeć. Musiałem przejść pewne etapy, żeby ten dystans już nie stwarzał mi takiego problemu. Problem ja miałem cały czas tylko i wyłącznie w swojej głowie, a nie powinienem go mieć i dopiero zrozumiałem to po czasie, bo okazało się, że no wystartowałem na tym dystansie, ukończyłem ten dystans dwa razy w życiu, raz na Mistrzostwach Polski, gdzie wygrałem i jednocześnie zakwalifikowałem się na Igrzyska, a drugi raz na Igrzyskach w Tokio, no, które wygrałem, więc tak naprawdę w ogóle super historia, taka nieprawdopodobna wręcz, że coś takiego się wydarzyło i też ciekawostką jest to, że nie zdarzyło się jeszcze nigdy w historii, żeby jakiś sportowiec drugi raz wystartował w danej konkurencji i zdobył złoto olimpijskie, więc to jest taka fajny dodatek do tego wszystkiego. No tak, ale to by się nie odbyło bez, wspominałeś ilu? 20 lat treningu, tak? Tej wytrwałości. 20 lat treningów i 20 lat, nawet więcej niż 20. Myślę, że to będzie z 25-6 lat już wsparcia mojej rodziny w dążeniu do tego, aby odnaleźć to, co chcę robić, bo ja zaczynałem uprawiać sport. Pierwsze to było pływanie, gdzie wtedy miałem chyba 6 czy 7 lat i rodzice zawozili mnie na pływanie. Później jeździłem na karate, ping-pong, piłka, różne sporty drużynowe, indywidualne. No i docelowo, jak już trafiłem do klubu, gdzie zacząłem uprawiać chód sportowy, no to również rodzina, babcia, dziadek, zawsze, czy tam wujek, ktoś zawsze jechał ze mną na ten trening, więc poświęcał czas. No i dawał mi tym samym wsparcie, jeszcze większą mobilizację do tego, żeby nie zawieść siebie, ale przede wszystkim też ich, bo oni jednak wkładali to no serducho, mogli w tym czasie robić zupełnie coś innego, a poświęcali ten czas mi, dlatego dla mnie to było no coś no niesamowitego. Teraz też patrzę na to z perspektywy czasu, że no mega im za to dziękuję i fajnie, że miałem takich ludzi wokół siebie, no i mam nadal. Gratuluję Ci takiego wsparcia. Ja myślę, że ono odgrywa taką kluczową rolę w dążeniu właściwie do czegokolwiek. To środowisko, które nas wzmacnia, które sprawia, że i z nimi, i we współpracy z nimi po prostu się rozwijamy i rozwijamy skrzydła. Także no, ogromny, czuć taki ogromny szacunek i wdzięczność z Twojej strony właśnie w kierunku Twoich bliskich, tych osób, które Ci w tym sukcesie po prostu pomogły. Zgadza się, no bo jestem w 100% pewny, że gdyby nie oni, to nie byłoby mnie w tym miejscu i nie cieszyłbym się teraz z tego, co mam, tylko pewnie po prostu poszedłbym do jakiejś, nazwijmy to, zwykłej roboty i robił coś, czego może nie do końca nawet bym chciał robić, ale no tak by się potoczyło życie, a dzięki ich wsparciu ja spełniłem już swoje marzenie i teraz no chcę i sobie im dawać radość poprzez kolejne sukcesy, do których dążę i na które ciężko pracuję. Wspaniale. A Dawid, podejrzewam, że w przeciągu Twojej kariery sportowej, właściwie w dalszym ciągu ją kontynuujesz, ale podejrzewam, że było w Twoim życiu tak wiele takich trudniejszych momentów, czy takich wyzwań na Twojej drodze i co sprawiło, co Ci pomagało, co właśnie sprawiło, że wytrwałeś, że nie poddałeś się, kiedy przychodziły? Głównie pomagało to, że wyznaczyłem sobie cel, do którego chciałem dążyć za wszelką cenę, ale nie mylić też, że po trupach, tylko po prostu ja dawałem z siebie wszystko, żeby ten cel osiągnąć. I z tym związana jest motywacja, która cały czas pchała mnie do tego, ogromna i chęć rywalizacji, którą uwielbiam po prostu na każdej płaszczyźnie życia. Ale dodatkowo ludzie, którymi się otaczam i przez lata zbudowałem sobie taką
grupę ludzi, którzy są wokół mnie, którzy mnie wspierają, z którymi dobrze się czuję i w momencie, gdy mam jakiś gorszy okres, to właśnie tata, który jest moim trenerem, wyciąga mnie na trening, czy kolega, z którym mieszkam, wzajemnie się wspieramy i na treningach, i po treningu. I po treningu pomagamy sobie, bo tak naprawdę ja mam takie podejście, że jeżeli ja na przykład przegram z moim kolegą, to ja potrafię się z tego mega cieszyć, żeby to było też zrozumiałe, no bo dla mnie to jest coś, on był tego dnia po prostu lepszy, no i ja się z tego cieszę i ja patrzę na siebie pod tym kątem, że chcę wyciągnąć wnioski i zrobić coś, poprawić, żeby kolejnym razem z nim wygrać po prostu, ale no cały czas jesteśmy kolegami, mam przyjaciół, którzy we mnie wierzą bardzo mocno, którzy przez lata we mnie wierzyli nieraz bardziej niż ja sam w siebie i właśnie to wszystko, ta cała energia tych ludzi sprawia, że chce się to robić, że nie robi się tego już tylko dla siebie, bo są też bliscy, którzy po prostu są z nami każdego dnia i wspierają nas, dają nam powera do tego, żeby się rozwijać, żeby się nie poddawać i żeby nie szukać problemów, których tak naprawdę nie ma, tylko wyznaczamy sobie, to jest problem, jest zadaniem, które musimy rozwiązać, z którym ja teraz w tym momencie tak naprawdę bawię się tylko i wyłącznie tym. Jeżeli jest w cudzysłowie jakiś problem, to ja się tylko zastanawiam, jak go rozwiązać, albo w ogóle go nawet nie widzę, bo z reguły ja bardzo mało potrzebuję ogólnie do szczęścia od życia i doceniam małe rzeczy, co też sprawia, że nie wiem, po prostu w większości czasu jestem po prostu bardzo szczęśliwym człowiekiem i też życzę tego wszystkim, żeby naprawdę doceniać małe rzeczy, które się ma, bo wiem, że ten świat jest troszeczkę inaczej skonstruowany, znaczy może nie skonstruowany, tylko dostajemy takie bodźce zewsząd, aby za wszelką cenę gonić za pieniądzem, żeby wiesz, ubierać się w jakieś najlepsze ciuchy, a tak naprawdę to w ogóle nie ma znaczenia, bo to są tylko rzeczy, które za chwilę rzucimy w kąt, a wartości, które nieraz potrafią nieść osoby, które poznajemy na swojej drodze, są czymś zupełnie bezcennym po prostu, czego nie da się kupić. Tak samo jak lojalności, czy właśnie takiego wsparcia, o którym wspominałem. To samo chciałam powiedzieć, dokładnie w tym samym momencie, że to jest po prostu bezcenne, tego się nie da w żaden sposób wycenić, zamienić. Doskonale. Dawid, tak sobie wyłapałam z Twojej wypowiedzi kilka takich elementów, o których wspominałeś właśnie w tym obszarze wytrwałości. Wytrwałości właściwie całej Twojej przygody w dążeniu do realizacji swojego marzenia, jakim niewątpliwie był właśnie ten złoty medal olimpijski. Ja wiem, że tutaj kolejne plany przed Tobą i o tym na pewno jeszcze porozmawiamy, ale to, co sobie wyłapałam na ten moment, że takie kluczowe jest wyznaczenie sobie celu, do którego dążymy, podzielenie tego na małe kroki, wspierające środowisko i wdzięczność, o której wdzięczność właśnie za wszystko, co nas otacza tak naprawdę w naszym życiu. To są takie elementy, o których wspominałeś właśnie w drodze do realizacji swojego marzenia. I tak podpytam, czy są jakieś Twoje, nie wiem, tipy, porady, wskazówki, którymi jeszcze chciałbyś się podzielić dla kogoś, kto swoją przygodę dopiero zaczyna i właściwie nie ma to takiego większego znaczenia, czy to jest sport, czy to jest biznes, czy to jest jakikolwiek inny obszar w życiu. Czy jest coś takiego? Oczywiście, że są takie rzeczy. I wiesz co, przede wszystkim ja mam takie motto, o którym już trochę wspomniałem, czyli nie szukać sobie problemów. Nie ma czegoś takiego jak problem, tylko coś, co musimy rozwiązać, po pierwsze. I wyobraź sobie teraz, że masz życie, w którym w ogóle nie ma problemów, bo z perspektywy czasu nieraz pomyśl sobie o rzeczy, która w Twojej głowie była ogromnym problemem. Przykładowo dla ludzi młodych, to jest na przykład matura, do której po czasie wracamy i się zastanawiamy, przecież to był śmiech na sali w ogóle, co to było. I wiadomo, że to jest coś ważnego, ale jednocześnie bardzo wiele stresów, które nam towarzyszą, później z perspektywy czasu okazują się być
naprawdę ogromnymi błahostkami. Dlatego ja mam takie podejście, że cokolwiek robimy, czy ktoś uprawia sport, maluje, śpiewa, żeby przede wszystkim szedł za głosem własnego serca, bo nieraz środowisko, w którym jesteśmy, osoby, które poznajemy, chcą nas odciągnąć do tego, co oni lubią, a zawsze dla mnie podstawą jest to, żeby iść i za serduchem i nie poddawać się, bo początki w czymkolwiek, czym się będziemy zajmować, będą na pewno bardzo trudne, ale pewne rzeczy po prostu trzeba przeskoczyć, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć i nie poddawać, bo poddać się jest najłatwiej tak naprawdę, a nieraz trzeba pójść pod prąd i postawić na swoim, a nie pójść przykładowo, wiesz, no, na przykład na piwo z kolegami, tylko poświęcić się czemuś, w czym się chcemy rozwijać, bo uważam, że ten moment po prostu już nie wróci nigdy. I jakby wiem, że może to jest śmieszny przykład, ale na piwo sobie można pójść zawsze, a pewne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, nawet w tym momencie, one już nigdy nie wrócą. I jeżeli my będziemy coś robić, z czym czujemy się dobrze, to raz, że będziemy robili to, co kochamy i co nie będzie nam sprawiało już z automatu, nie będzie nam narzucało takiej presji, że robimy coś, bo musimy, bo idziemy do roboty, której nie chcemy, ale bo musimy zarobić pieniądze, tylko moje podejście jest takie, że w czymkolwiek będziemy najlepsi, to i tak sprawi, że będzie nam się po prostu bardzo dobrze żyło. I mówię tutaj też o sferze w tym momencie finansowej. Cokolwiek by to nie było, tylko no, trzeba się temu poświęcić i to pielęgnować przez lata. Wyobraź sobie, że ja musiałem 19 lat czekać, żeby spełnić swoje marzenie. I myślę, że to też jest fajny wyznacznik dla niektórych, że na niektóre rzeczy po prostu nie przychodzą z dnia na dzień, tylko trzeba na nie solidnie no, zapracować po prostu. No, i bardzo mocno w nie wierzyć, otaczać się ludźmi, którzy nas w tym wszystkim wspierają, a nie odciągają do tego, co oni lubią w danym momencie, tylko no mamy taki fajny support ze strony bliskich i wspólnie tak naprawdę idziemy już po to marzenie. Iść za głosem serca, po prostu. Wiesz, no to jest takie proste, ale tak mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że nie słuchają po prostu tego głosu serca, tylko słuchają głosu innego serca, ludzi, którzy są w danej chwili koło nich, a wyobraź sobie, że ktoś, kto jest fajnym momentem jest oczywiście, kiedy jest się dzieckiem i im wcześniej takie coś się zrozumie, czy tam nastolatkiem, już wchodzi się w wiek dorosły, że znajdzie się taką pasję, którą się będzie pielęgnowało i po czasie tak naprawdę, no to jest największy problem w tym wszystkim, że to jest proste, ale jednocześnie musisz sobie dać czas, żeby do tej, na pewien poziom wejść doskonałości w tym, co robisz po prostu. No i tak jak mówię, no to nie jest chwila, tylko z reguły to jest troszeczkę dłuższy okres czasu. Tak, czas tutaj odgrywa kluczową rolę, ale myślę sobie, że żeby po prostu sobie pozwolić na to, żeby, tak jak powiedziałeś, w pierwszej kolejności wsłuchać się w ten głos wewnętrzny, posłuchać swojego serducha, a potem podjąć to ryzyko, bo nierzadko właśnie wymaga to wyjść z tych ram, o których wspominałeś, bo mamy swoje utarte ścieżki i wykonać ten krok do przodu, a potem dać sobie czas na to, żeby po prostu w tym wytrwać. I myślę, że bardzo ważną kwestią jest też to, co poruszyłeś, że niezależnie, bo to czasami będzie wymagało od nas, może nie zawsze 19 lat, tak jak tutaj w przypadku twojej drogi do mistrzostwa, natomiast będzie to wymagało od nas czasu, zaangażowania, żeby osiągnąć te rezultaty, których po prostu pragniemy. Tak, nie, wiesz, no to jest akurat mój przykład 19 lat, ale zdaję sobie sprawę z tego, że też ludzie, z którymi pracuję w tym momencie, gdybym na nich trafił i pracował z nimi wcześniej, to ja wierzę w to w 100%, że ten sukces byłby już dużo wcześniej, ale wiele rzeczy, bo wiesz, że ja nie wierzę ogólnie w przypadki i wydaje mi się, że pewne rzeczy, które się wydarzają, mam wrażenie, że ten czas, w którym ja to zdobyłem, też miał znaczenie ogromne, ponieważ nieraz ktoś odnosi sukces w bardzo młodym wieku i później z tego powodu też olewa sobie temat przykładowo treningów, rozwijania się dalej, bo już uważa, że wiesz, jakby cały świat leży u jego stóp, a okazuje się, że tak nie jest. I ja się cieszę, że na ten sukces musiałem tyle poczekać. Mimo, że może to dziwnie brzmi, ale cieszę się, że to było w tym momencie, a nie w innym.
Ja znam Dawid nie od dzisiaj i to jest właśnie ta cecha, która mnie bardzo zachwyciła w Twojej osobie, że Ty masz sobie ogromną taką mądrość życiową, mimo młodego wieku, bardzo duże doświadczenie, ale też ogromną pokorę. I to czuć na każdym jednym kroku, niezależnie od tego, czego de facto się podejmujesz, jakie projekty realizujesz, bo wiem, że tych projektów u Ciebie jest dużo, które prowadzisz. Zgadza się, no czasami za dużo, ale powiem Ci też, że na przykład ten rok, który był dla mnie sportowo bardzo zły, jednocześnie był życiowo chyba najlepszym rokiem w moim życiu i jestem turbo szczęśliwym człowiekiem, bo pewne rzeczy pozamykałem, bardzo, bardzo dużo się nauczyłem i mówię tutaj o aspekcie takim medialnym, obycia z tym, bo po igrzyskach to było po prostu jakby taka lawina, która mnie wciągnęła i przemieliła, a teraz po prostu nauczyłem się odmawiać, po prostu nauczyłem się większej asertywności i lepiej mi się po prostu żyje. Więc faktycznie tych projektów jest dużo. Ale teraz myślę, że wszystko, brakuje mi ogólnie godzin w ciągu dnia, to jest największy problem, bo ja bardzo dużo, wiesz, ze względu na to, że jestem też w sporcie indywidualnym, to bardzo lubię wszystko robić sam i nie zawsze łatwo jest mi znaleźć i zbudować zespół, który będzie równie, nazwijmy to, energiczny i z którym będę się dogadywał, ale też uważam, że na to wszystko potrzeba po prostu czasu i to wszystko się buduje, więc ja jestem bardzo szczęśliwy. I to jest właśnie ta cecha, którą ja w Tobie bardzo podziwiam, że niezależnie od tego, co się odbywa, jakich realizacji projektów się podejmujesz i nawet na tym przykładzie tego roku, którym powiedziałeś, że dla Ciebie był wymagający pod kątem takim typowo sportowym, natomiast jest to rok, w którym się bardzo dużo nauczyłeś i myślę, że to jest też bardzo ważna cecha i to też jeden z elementów wytrwałości, czyli po prostu z doświadczenia, które mamy wyciągać po prostu wnioski i na tych wnioskach po prostu się uczyć, a za tym podejmować zupełnie inne decyzje, jak na przykładzie Twojej asertywności czy nowych umiejętności, które teraz zdobywasz, czyli właśnie rozbudowy zespołu. To jest cecha taka bardzo ważna. Wiesz co, ja też zauważam, że najlepsi zawodnicy, trenerzy, biznesmeni, bez względu na to, jaka to jest dziedzina życia, jeżeli jesteś najlepszy, to nie jesteś tam przez przypadek, bo będąc nawet najlepszym, to o czym mówiłeś o pokorze, to nawet nie wiem, czy to jest pokora, ty po prostu to jest taka mądrość, którą zauważasz i cały czas chcesz się uczyć i iść jeszcze dalej, bo jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz i widzę to u tych wszystkich najlepszych ludzi, których poznaję w jakiejkolwiek dziedzinie życia, że oni cały czas są głodni tego, żeby jeszcze bardziej się rozwijać, żeby się więcej uczyć, żeby poznawać jakieś nowe tajniki, czy to treningu, czy właśnie w biznesie. I to jest fenomenalne. I uważam, że życzę tego każdemu, żeby miał otwarty umysł i żeby nie zamykał się i uważam, że pozjadał wszystkie rozumy, bo to tak nie działa. Wspaniale. A Dawidzie, jaki jest właśnie Twój obecny cel? Do czego w tym momencie dążysz? W tym momencie, ale mówisz sportowo czy życiowo? No może zacznijmy od sportu. Sportowo na pewno do tego najbliższy mój start, w sumie to będzie taki sprawdzian, ale w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Zapraszam wszystkich, jeżeli macie ochotę w sierpniu. Chciałbym właśnie pokazać się tam z jak najlepszej strony i mam... już się tym strasznie jaram ogólnie, już chciałbym startować i mimo, że dopiero się sezon zaczął, dla mnie to już jestem głodny znowu tych startów, znowu tej rywalizacji i to jest najważniejsza impreza sportowa w przyszłym roku, ale oczywiście jakby myślałem, już jestem w Paryżu 2024, już nie mogę się doczekać, żeby znowu powalczyć. Może, nie wiem w sumie, czy zrobić niespodziankę, ale myślę, że może wielu zaskoczę. No, ja znając Ciebie, Dawid, jestem o tym przekonana, że to zaskoczenie na pewno będzie. A tak Wam powiem, że właśnie w tym momencie rozmawiamy z Dawidem, który przebywa w Portugalii i właśnie przygotowuje się do kolejnych wyzwań swoich sportowych. Ja tak ze swojej strony też wszystkich serdecznie zapraszam do tego, żeby Dawidowi kibicować i właśnie udzielać wsparcia, o którym tutaj wspominałeś, który pełni taką kluczową rolę, niezależnie od tego, czego się podejmujemy, czy to są duże, czy małe cele w naszych głowach. Myślę, że to wsparcie na każdym jednym kroku w naszym życiu jest po prostu potrzebne. Tak, jest bardzo potrzebne. Czasami warto dać wsparcie nawet osobie, której nie znasz, ale
Wiesz co, ja też ogólnie mam takie podejście do życia, że chciałbym, żeby ludzie, którzy są wokół mnie, również byli szczęśliwi. I to jest to wsparcie, bo ono działa w dwie strony. I dlatego nie patrzmy tylko na siebie, tylko zerknijmy czasami na osobę, która jest koło nas, czy ona czegoś nie potrzebuje, czy małym czasami jakimś gestem, małą rzeczą możemy naprawdę zmienić jej dzień. I to są takie fajne, małe momenty każdego dnia, czy to znajomemu, czy nieznajomemu, a naprawdę może to komuś zrobić dzień, albo w ogóle no, zmienić podejście na takie bardzo pozytywne, wiesz, w momencie, gdy coś dzieje się nie tak w jego życiu. Dokładnie tak, dokładnie tak. To są takie małe gesty, które mają małe, wielkie gesty. Ja je tak nazywam. Małe, wielkie gesty. Dawidzie, czy co, tak powoli lądujemy w naszej rozmowie? Czy jest jeszcze coś, czym być może na koniec z naszymi słuchaczami chciałbyś się podzielić albo do czegoś zaprosić? Chciałbym Was zaprosić do tego, abyście się cieszyli życiem każdą chwilą, żebyście otaczali się fajnymi ludźmi, a jeżeli czujecie, że ktoś w jakiś sposób działa negatywnie na Was, to odetnijcie się od tego człowieka i cieszcie się życiem tak jak ja. Róbcie to, co kochacie i wtedy tak naprawdę, no czego chcieć więcej od życia? No ja jestem turbo szczęśliwym człowiekiem i tego samego Wam życzę. A no i trzymajcie oczywiście kciuki za mnie, bo ta energia, może to jest dziwne, ale ja ją zawsze czuję, bo tego wsparcia jest naprawdę cały ogrom i to jest wspaniałe. Dzięki wielkie, dzięki Dawid za doskonałe podsumowanie, za bardzo inspirującą rozmowę, pełnych naprawdę, no, czuć serducho w tej rozmowie. Ja zdecydowanie to czuję i Tobie również życzę wszystkiego, co najlepsze. Trzymam za Ciebie kciuki, to już obiecuję teraz. I również życzę Ci szczęścia i przede wszystkim gratuluję Ci tej ogromnej determinacji, którą masz w sobie. Trzymam za Ciebie kciuki w kolejnych działaniach. Dzięki Ci wielkie za dzisiaj. Myślę, że to będzie tyle w naszym dzisiejszym odcinku, ale niewykluczone, że Dawid, z udziałem Twoim nagramy kolejne. Super, no ja też bardzo dziękuję za rozmowę i no, pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że jeszcze nieraz porozmawiamy sobie o czymś przyjemnym. Z całą pewnością tak będzie. A jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w naszej fundacji, to ja już teraz zapraszam Was serdecznie do tego, żeby śledzić nas na social mediach, na naszym Facebooku, wpisując nazwę naszej fundacji World Health Living Foundation, albo na Instagramie, wpisując Fundacja WHLF. I zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby śledzić również działania Dawida i kibicować mu na każdym jednym kroku w tej drodze do jego sukcesu. Wpisując w wyszukiwarkę naszego Facebooka Dawid Tomala, sportowiec. Dzięki Wam wielkie za dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Do usłyszenia.